Nadal pada śnieg. Pod zegarem czasu światowego dystyngowany pan w futrzanej czapce rozgląda się na wszystkie strony. Brodaty mężczyzna w fordzie galaxy obserwuje go przez lornetkę. Podbiega dziewczynka w zimowej czapce, za nią kobieta z dziecięcym wózkiem. Szczęśliwie połączona rodzina. Fałszywy alarm. Nadjeżdża tramwaj. Ciężki samochód Aurory Celestiko musi opuścić torowisko. Max pozwala miłośnikowi opery paplać dalej. Telefon komórkowy leży pewnie na konsoli. Niemal wjeżdża w chwiejącego się staruszka z płócienną torbą. Jest ośnieżony szczęka zębami z zimna. Masz staruszku, usiądź tam i rozgrzej się. Kup sobie kiełbasę kary z frytkami. Nie przepij tego. Max Podaje mu dziesięć euro. Ostrożnie zagina jego lodowate palce wokół banknotu, popycha go delikatnie w kierunku baru z przekąskami. Idź, zmarzniesz tu na śmierć. Starzec ma mrocze słabo, paper le pap, i odchodzi. Podmuch śniegu niemal unosi go w górę. Tramwaj dzwoni, Max nie może ruszyć. Z kluczykiem w ręku stoi jak wryty. Wpatruje się w tuman płatków śniegu, biegnie z powrotem do budki z frytkami. Z radia za ladą Dymody Blues śpiewa Let the Sunshine. Zmarznięty staruszek spod zegara światowego przełyka ślinkę w oczekiwaniu na frytki z kiełbasą. A Jowis Morgenstern wciąż skrzeczy przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym. A baryton intonuje. Kto pokonuje strach przed śmiercią, wznosi się z ziemi w stronę nieba. Młodych ludzi trzeba delikatnie wprowadzać w kulturę wysoką. Sprawdzenie osoby. Max wyciąga zmięty dowód osobisty z utytułanej kieszeni marynarki staruszka. To sarostro z czarodziejskiego fletu. Kup sobie przewodnik po operze i nie zadawaj tak głupich pytań. Powtarzam, sprawdzenie osoby: Schulz, Bertolt, 10 stycznia 1940, Breslau. Tak. Tu go masz, naszego mistrza. Mieszczański szulc staje się skultetusem z Greki, wzorem humanistów, jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie masz ofera, ani limuzyny, wygląda jak menel. Nie komplikuj tego zbytnio, panie praktykancie. Przy okazji jesteś na liście poszukiwanych. Tak powiada mój przyjaciel z Telefon, którego używamy do komunikacji, został namierzony. Zostań tam, gdzie jesteś. Zaprzeczam. Student policji wyłącza komórkę i płaci za swoje godne stolicy śniadanie. Łapie staruszka za kołnierz koszuli i wsadza do auta z kiełbasą, frytkami i torbą płócienną. Na zewnątrz rozlega się dzwonek tramwaju. Oburzeni pasażerowie wygrażają mu. Piesek mieszkańcy stolicy demonstracyjnie podnosi nogę przy błotniku. Max startuje z piskiem opon. Kundel piszczy ze strachu. Na siedzeniu pasażera ubranemu w przedwczorajszą biel staruszkowi suwają się frytki i razem z keczupem i musztardą lądują na oklejonej orzechowym fornirem desce rozdzielczej. Facet cuchnie strasznie. Max na wszelki wypadek wyłącza ogrzewanie foteli. Ford Galaxy siedzi im na ogonie. Przyspieszenie, zmiana pasów, ignorowanie krwisto czerwonych świateł, ostry zakręt przez oblodzone trawniki. Napęd 4x4 pokazuje swoją wyższość. Fenomenalne przyspieszenie na autostradzie.